TikTok. She's a Mona Lisa. Czym jest TikTok? Aplikacja, która podbiła po prostu nasze serca, serca nastolatków, serca dorosłych, serca starych, serca młodych. Każdy korzysta z TikToka. I ja wiem, że to jest duże nadużycie i znajdzie się pełno osób, które powiedzą, że one nie korzystają z TikToka, ale sądzę, że jednak w tych czasach, kiedy TikTok aż tak po prostu na te rynki spadł i ma tak wielki wpływ na nas, na nasze po prostu targetowanie, to, że sięgają po te aplikacje, a nie po inne najczęściej, też wpływa na to, że jednak ta forma przechodzi na inne aplikacje, no i mamy przecież shortsy na YouTubie, mamy reelsy na Instagramie i jakieś pewnie inne nazwy śmiesznych rzeczy, nie wiem, są też chyba jakieś reelsy w ogóle na Facebooku, coś też typu TikTok, więc jestem pewna, że każdy z nas, chociaż się spotkał z TikTokiem, chociażby w kompilacji śmiesznych kotów na YouTubie, każdy z nas się spotkał z tym formatem i jest to szybkie, tego jest dużo, no więc dzisiaj sobie w ogóle pogadamy, co jest z tym nie tak i dlaczego nie korzystam z TikToka od lutego. Powiem Wam, że na polskim YouTubie pojawia się coraz więcej filmów na ten temat. Ja skończyłam używać TikToka w tym roku, na początku lutego. No i wtedy oglądałam pełno filmików z zagranicznego YouTuba, po prostu o tej aplikacji, wiecie, jakie tam są stosowane zabiegi, aby nas uzależnić, aby naszą uwagę skupiać, jak ta aplikacja w ogóle ma działać. I oglądałam to wszystko po angielsku, ponieważ w ogóle nie było takiego filmu na polskim YouTubie, chyba nikt jeszcze tutaj nie nagrał takiego, albo ja po prostu na takie nie trafiłam. No i dopiero teraz widzę, że coraz więcej kanałów się zaczęła w tym temacie odzywać, no i na przykład oglądałam już taki filmik u psycholożki, zapraszam Was tam, bo ona bardzo dobrze mówi, jak to wszystko działa, jak to wpływa na mózg dokładnie, bo jednak ona mówi od tej strony bardziej naukowej. No i też kanał, chyba nie wiem, ale się dowiem, o tym nagrywał, więc tam też Was zapraszam, ponieważ tam ta wiedza jest taka... Taka wiedza. A ja po prostu będę rzucać tutaj moimi przemyśleniami. Więc ten odcinek jest bardziej luźną opinią i moimi subiektywnymi poglądami niż po prostu suchymi faktami wyłożonymi dla Was. A więc tak, wpisałam sobie kilka punktów, o których chciałabym powiedzieć, co jest nie tak z TikTokiem. No i na pierwszym miejscu napisałam słowo content. Ponieważ content na TikToku jest różny. Prawda? Trafiamy co na wszystko. Na filmiki o gotowaniu, na edity z anime, na po prostu filmiki o śmiesznych kotkach, jakieś historie, gdzie ktoś się maluje, na trendy, na tańce, na jakieś hole. No wszystko jest na TikToku, naprawdę. To jest też taki mroczny zakamarek TikToka. Nie wiem, jak mam go ładnie nazwać, określamy go sobie po prostu smutną przestrzenią. I wiecie, jak kojarzycie te filmy z smutną muzyczką w tle, z samym tekstem, z dźwiękiem jak pada deszcz i jakiś napis w stylu wiem, że tknęłam dna, już nigdy się nie odbiję, czuję się najgorzej w moim całym życiu. Z jednej strony te filmiki są o tyle spoko, że możemy z naszymi problemami się utożsamić. Często zdarza się, że gdy czujemy się gorzej, czujemy się bardzo też samotni, ponieważ dużo osób nie rozmawia o tym, jak się czuje z innymi, no i nie wiemy, że jakby nie jesteśmy w tym sami, w takim sensie, że nie tylko my takie coś przeżywamy. I wiadomo, że nie mam na myśli nic takiego, jak inni mają gorzej, ale sądzę, że usłyszenie, że ktoś też to przeszedł, ale już jest z nim w porządku, bo sobie z tym poradził i nasze gorsze samopoczucie to jest koniec świata, ponieważ podejmując odpowiednie środki możemy z tego wyjść, chociaż to nie zawsze jest proste. No więc sądzę, że to jest też istotne. Jednak kiedy na TikToku polubiacie takie filmiki, to algorytm widzi, co wy oglądacie i algorytm wam podsyła ich coraz więcej. I nie macie już tylko jednego filmiku na 300 innych filmów, w których jest smutna muzyka, drzewka i dźwięk deszczu oraz jakiś bardzo smutny tekst. Macie tych filmów z 10 pod rząd. Więc osoba, która czuje się źle, skroluje sobie TikToka i widzi jeden TikTok, kolejny TikTok, kolejny i dołuje się coraz bardziej spadnie. Nazwałam ten proces spiralą gówna, ponieważ jest to chyba idealny po prostu nazwa, to jest błędne koło. Czujecie się źle, wchodzić na aplikację, która powinna być rozrywką i która powinna was rozerwać i może wam ten humor poprawić filmikiem o śmiesznym kotku, ale zamiast tego przybijacie smutne TikToki i to nie ma końca, idziecie dalej i dalej. I to jest w pewien sposób przyjemne i zwyczajnie na świecie proste, aby po prostu w tym stanie tkwić i jeszcze bardziej się po prostu umarniać w nim. Więc myślę, że takie filmiki są strasznie toksyczne. Może nie jeden z nich, może nie dwa z nich, ale takie, wiecie, pojawianie się ich pod rząd jest bardzo negatywne i nie powinno po prostu mieć miejsca. No i nasz ulubiony po prostu czas. Przysięgam Wam, że ja dziennie spędzałam na TikToku po 5 godzin, po 4 godziny, bo ta aplikacja była prosta. Wchodząc na nią, po
prostu scrollowałam i łapałam się na tym, że mam problemy z wychodzeniem z niej, ale to już jest po prostu mój problem, moje uzależnienie z tej aplikacji, więc o tym powiem trochę później. No ale wiecie, ta aplikacja strasznie zażera ten czas, po prostu go wchłania w siebie. Na TikToku jest pewien zabieg, który jest również stosowany w miejscach, gdzie jest uprawiany hazard. Mianowicie polega on na tym, aby zabrać odbiorcy sprzed oczu coś, co pokazuje, jaki jest czas. No i na przykład w jakichś miejscach z hazardem, nie wiem jak to się nazywa, bo zapomniałam słowa, więc w miejscach, w których uprawia się hazard, są zawsze zasłonięte okna, zaklejone, nie widzi się tego, co jest na zewnątrz i nie ma nigdzie zegarka na ścianie, abyście wy, grając w tych automatach albo na czymkolwiek, gdzie wiecie, możecie swoje pieniądze stracić, nie widzieli ile mija czasu. Podobnie jest w sklepach, jest taki zabieg, że stosuje się wolną muzykę w tle, abyśmy, wiecie, poruszali się wolno po tym sklepie, bez pośpiechu, po prostu w rytm tej muzyki, pakowali do koszyka więcej. No a na TikToku ten zabieg wygląda w ten sposób, że pasek powiadomień nie jest widoczny, a na pasku powiadomień mamy godzinę. Więc kiedy on nam znika sprzed oczu, to my nie zerkamy na nią. I możemy się zorientować po 4 godzinach, że z naszej 15 jest 19. TikTok. I to był czynnik, przez który ja właśnie rzuciłam tę aplikację, bo od dłuższego czasu uświadomiłam sobie, że o mój Boże, mam problem i ja nie mam czasu przez nią. A kiedy mój pasek powiadomień zniknął i nie widziałam go w tej aplikacji, stwierdziłam sobie, okej, to jest koniec, już nie chcę tutaj siedzieć, bo ta aplikacja po prostu mnie porywa, zabiera moją uwagę, dosłownie kradnie mi czas, no i przestałam ją używać. To był taki punkt kulminacyjny, który przekonał mnie po prostu z niej nie korzystać. Już o tym wspomniałam. Także ta aplikacja uzależnia. Nie znam żadnej aplikacji, która uzależniłaby tak samo mnie jak TikTok. I to, jakie ona zabiegi ma, to jak dobrze TikTok to robi, jest po prostu przerażające. I podstawowym powodem, dlaczego TikTok tak bardzo nas w siebie wkręca i dlaczego tak bardzo nas uzależnia, jest mechanizm, po pierwsze, scrollowania, że jest ono nieskończone, a po drugie to, że wchodzimy w aplikację i od razu dostajemy film. Psycholożka bardzo obszernie wspomniała o tym całym procesie, więc ona odpowie lepiej ode mnie, więc tam zapraszam na odcinek. No i ona również tłumaczy, czym jest system nagrody. Tak samo on działa w hazardzie. Jest to takie nasze podekscytowanie, że wchodzą na TikToka, może trafimy na coś dobrego, na jakiś fajny, śmieszny content, a może nie. No i to taka niewiadoma, czy ten kolejny TikTok będzie tym fajnym, tą nagrodą, którą możemy dostać, sprawia, że scrollujemy coraz dalej z tej ciekawości, no i wpadamy w błędne koło. I przysięgam, że ja się łapałam na tym, że ja potrafiłam przez godzinę szukać dobrego filmu i ja po prostu czułam się taka zmarnowana. Naprawdę były momenty, kiedy ja mówiłam, że ja nie mam już nic dla ciebie, ale i tak scrollowałam to, bo nie mogłam się od tego oderwać. I to jest przerażające, jak ta aplikacja na nas wpływa. I faktycznie to samo scrollowanie, ta czynność przesuwania palcem po ekranie i sunięcie w dół jest na każdej aplikacji, na Facebooku, Instagramie, Twitterze i nie wiem, Snapchacie. No Snapchat w sumie trochę ma inną budowę, więc tam tego nie zaliczyła. Aczkolwiek na każdej z tych aplikacji, mimo wszystko, prędzej czy później trzeba to odświeżyć. Różnica jest taka, że na tych socialach, które wymieniłam, ten content jest wyczerpywalny, ponieważ pokazują nam się treści osób, które obserwujemy. No, nawet na Twitterze, jeżeli tego nie robimy, to nasze polecane tweety też się wyczerpują, jeżeli czytamy je wystarczająco długo, więc trzeba to odświeżyć. I wiecie, skoro to nie ma końca, a my chcemy do tego końca dotrzeć, no to jest to trochę paradoksalne i my scrollujemy dalej i dalej i dalej i tracimy czas. I mój ulubiony argument, po prostu mówiący, dlaczego z TikToka się nie powinno korzystać, dlaczego ja z niego nie korzystam, jest fakt, jak bardzo on wpływa na naszą koncentrację. Przez to, że tak bardzo nasze mózgi są przeładowywane codziennie, bo wiecie, już i tak mamy za dużo informacji, jesteśmy tym po prostu zapchani po brzegi. Informacje w internecie są krótkie i zwięzłe na każdym medium społecznościowym, nieważne czy na TikToku, czy na Instagramie, więc i tak jesteśmy zapychani tym, ale na TikToku jest jeszcze ten problem, że te treści są często bardzo dynamiczne, i bardzo krótkie. I nasza umiejętność skupienia się bardzo skraca. Powiedzcie mi, osoby, które korzystają regularnie z TikToka, czy umiecie przeczytać, skupiając się od razu, tekst na, nie wiem, języku polskim, bez żadnego bujania w obłokach? Wiecie, czytacie tekst i go rozumiecie, bez problemu. Nie, że wracacie od początku, tylko zaczynacie i kończycie i wiecie, na jaki to był temat. Bo ja też mam z tym problem. Ja po prostu odlatuję co jakiś czas, a czytając książki czuję się często nudna, pomimo tego, że sama treść mnie ciekawi, losy bohaterów mnie ciekawią, ale czuję taką nudę, że akcja się wolno rozwija, że jest budowane napięcie, a nie ma od razu tego takiego efektu boom i to jest powodowane używaniem TikToka. Więc tak,
Nie korzystam z TikToka od lutego tego roku. Teraz będą 2 miesiące dopiero, ale nie odinstalowałam TikToka z takiego powodu, że mam tam pełno roboczych. Jak się odinstalowuje aplikacje, to się usuwają to robocze. A ja wiem, że jestem w stanie, wiecie, powiedzieć sobie, żeby nie wchodzić i nie będę na nią wchodziła. Ale co zrobiłam, to usunęłam ją z mojego ekranu głównego, aby wiecie, ona nie była czymś, że jak ja odblokowuję telefon, od razu ją widzę. Przez to, że mam aplikację na ekranie głównym, to po prostu w nie wchodzę. A to, że wejście na TikToka wymaga ode mnie przemyślenia, więc kiedy ja będę chciała na tę aplikację wejść, to muszę wysłać sobie moje wszystkie aplikacje ogólne, no i on jest tam gdzieś schowany pomiędzy tymi wszystkimi aplikacjami, więc ten TikTok jest schowany między innymi aplikacjami. Także kiedy chcę wejść w niego, muszę wpisać sobie jeszcze wyszukiwarkę wszystkich aplikacji frazy TikTok, no i to już samo w sobie wymaga ode mnie tyle poświęcenia, ale wkładu własnego, że jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, czy naprawdę mi się opłaca wchodzić na TikToka, czy chcę to zrobić, no a jestem na tyle samo zaparta, że jestem w stanie po prostu sobie to odpuścić. Chociaż miałam kilka momentów słabości i not gonna lie, naprawdę były momenty, w których już po prostu czułam takie zmarnowanie, taką chęć wejść na tego TikToka i to jest straszne, że nie byłam w stanie się powstrzymać, już po prostu byłam tak nisko i nie wiem, w ostatnim momencie na przykład do mnie ktoś zadzwonił albo miałam jakieś inne powiadomienie od aplikacji, po prostu od razu tam skoczyłam, aby tylko tam nie iść, tylko TikToka, bo już wolę korzystać, nie wiem, z Instagrama niż z TikToka, chociaż na Instagramie też ponownie będę koło, ponieważ tam są Reelsy, no i ja zaczęłam sobie te Reelsy scrollować, ale nie w takim celu, aby oglądać sobie śmieszne TikToki, gdzie śmieszne rolki, tylko po to, aby szukać rekomendacji do manhw, ponieważ ja czytam pełno manhw i zaczęłam czytać po to, aby jakby odciąć się od TikToka, żeby mieć jakieś zastępstwo. Ponieważ jak przestałam używać TikToka, to zaczęłam mieć tyle czasu, a że to były ferie, a ja siedziałam w domu, bo nie miałam z kim wychodzić i po prostu było zimno i było nieprzyjemnie wychodzić, no to po prostu czytałam te manhwy, no i one są dosyć krótkie i ciężko jest znaleźć dobre, nowe, więc zaczęłam szukać w Reelsach tych nowych manhw, ale przez to też w tych Reelsach zaczęły się pojawiać jakieś inne rzeczy, nie tylko te manhwy i na przykład śmieszne kotki, no i zaczęłam scrollować te Reelsy i teraz na Instagramie też mam długi screen time, także pilnuję się, aby też z tego nie korzystać, bo to jest no błąd po prostu, mówię, że z jednej aplikacji weszłam na taki sam system do drugiej aplikacji, no i staram się z tym walczyć, bo nienawidzę TikToka. Nie używać TikToka, odradzam wam. Powiem tak, odradzam wam używać TikToka, albo zróbcie sobie po prostu jakiś długi detoks, albo bądźcie bardzo czujni, jak z tej aplikacji korzystacie, ponieważ tam jest opcja, że zostawia się limit czasowy, daje się jakiś limit i daje się kod blokady, żeby odblokować go po upływie tego czasu, ale ja też to miałam i to mi w ogóle nie pomogło, ja po prostu byłam jak, a no dobra, jeszcze 15 minut. To nie było nigdy 15 minut. Także to było tyle w tym odcinku, dziękuję za wysłuchanie, no i życzę wam powodzenia, czytajcie książki, aby naprawić swoją koncentrację, żegnam. Ja nie mogę się wysłowić. Uspokój się, girl. Nie, ja nie wiem, co ja mówię w ogóle. Żaden wniosek w hazarderiach. To ma swoją nazwę. Jak się nazywa miejsce, gdzie się uprawia hazard? Nie Lombard.